Tylko nieco ponad 2 miesiące dzielą nas od ważnego muzycznego wydarzenia. W Kielcach już po raz 16 odbędzie się Memorial to Miles, festiwal jazzowy współorganizowany przez Kieleckie Centrum Kultury i Targi Kielce S.A. Program festiwalu zapowiada się niezwykle ciekawie i różnorodnie, a każdy miłośnik muzyki spod znaku synkopy znajdzie w nim coś dla siebie. Gramy na przełomie września i października, zaczynamy 29 września na małej scenie Kieleckiego Centrum Kultury, takim kieleckim projektem Rafała Gęborka, który dość odważnie podchodzi i redefiniuje jazz na nowo. Następnie potem Dima Gorelick Trio, taka etno-jazzowa właściwie podróż i przygoda. W sobotę i niedzielę koncerty odbywać się będą na dużej scenie Kieleckiego Centrum Kultury. Zaczniemy trybiutem dla Przybylskiego. To jest taki hołdujący projekt 6 trębaczy i sekcja, która grała z Przybylskim jeszcze. Świetna sprawa. Myślę, że nawet wizualnie i brzmieniowo będzie to takie dość nowe doświadczenie. A już o 20 Wojtek Mazolewski i Quintet, jego skład, który po prostu, no to jest już pierwsza liga jazzu. Koncertują właściwie po całym świecie i byli w Azji ostatnio. Europę też zwiedzili wzdłuż i wszerz, także uznani muzycy, warto nas odwiedzić w sobotę. W niedzielę natomiast trio Ulfa Wakeniusa, szwedzkiego wirtuoza gitary i absolutna gwiazda wieczoru China Mouse ze zespołem. Ulf Wakenius grywał m.in. z legendarnym kanadyjskim pianistą Oscarem Petersonem. China Moses to córka innej gwiazdy jazzu Didi Bridgewater, a jej wokal to mieszanka jazzu, soulu i R&B. Początek wszystkich koncertów, godzina 18. Istotnym nowum tegorocznej edycji festiwalu jest fakt, że sobotnie i niedzielne koncerty będą biletowane. Postanowiliśmy biletować koncerty, chociaż sprawa nie wszystkie, bo piątek wciąż jest darmowy, bilety, a właściwie wejściówki będą dostępne w kasie Kieleckiego Centrum Kultury we wrześniu, a bilety na koncerty sobotnie i niedzielne kosztują 50 zł za jeden dzień, czyli za 2 koncerty i 80 zł karnet. No to jest nasza pierwsza próba dłuższego czasu, żeby biletować te koncerty, ale wierzymy, że te ceny nie są wygórowane i dość atrakcyjne i konkurencyjne wobec innych tego typu wydarzeń. Wejściówki można także nabyć w internecie poprzez platformę bilety24.pl. Serdecznie zapraszamy.